Otwieram 61. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej sesji, wszystkich radnych z zarządem na czele. Witam panią skarbnik, witam pana dyrektora dróg powiatowych, witam szefową biura rady. Witam wszystkich Państwa. Informuję, że sesja jest nagrywana, a to oznacza, że obecność na sesji to jest jednocześnie zgoda Państwa na publikację wizerunku. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek zarządu zgodnie z artykułem 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Została sesja zwołana dlatego, że trzeba dokonać zmian w uchwale budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1386N Kicina Piasek Bezledy Łoskajmy w miejscowości Bezledy, czy chodnik od drogi krajowej do cmentarza w miejscowości Wola. To jest przyczyna, dla jakiej zwołujemy tą sesję. Przeczytam porządek obrad sesji wobec tego. Proponowany porządek obrad jest następujący. Pierwsze, otwarcie obrad 61. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt 2, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt 3, ustalenie porządku obrad. Punkt 4, podjęcie uchwał w sprawach zmian w budżecie powiatu na rok 2022. B, zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-32. No i zamknięcie obrad 61. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. W związku z tym, że jest to sesja w cudzysłowie nadzwyczajna, to nie musimy zatwierdzać porządku obrad, bo porządek obrad jest zatwierdzony przez zarząd i zaproponowany przez zarząd, więc możemy spokojnie przystąpić do realizacji porządku obrad. Czyli stwierdzimy teraz prawomocność obrad. Dlatego bardzo proszę Państwa, którzy są obecni na sali oraz tych, którzy są online, o potwierdzenie swojej obecności poprzez naciśnięcie zakładki kworum. Chwileczkę poczekamy jeszcze. No dobrze, stwierdzam, Szanowni Państwo, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 12 radnych, nieobecnych jest 5, a oznacza to, że Rada może podejmować prawomocne uchwały. Wobec tego, że tak jest, to przystępujemy do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwał w sprawach, czyli uchwała numer 61/286/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 2 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 80 401 tysięcy i 6 groszy zgodnie z załącznikiem numer 1. Dwa, wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 113 648 tysięcy 88 zł i 44 grosze. A w tym wydatki bieżące w wysokości 91 731
1179,05 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 21 916 909,39 zł. Punkt trzeci, wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 21 217 713,59 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 699 195,80 zł. zgodnie z załącznikiem 3b. Paragraf drugi. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18 798 850,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 3 173 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 11 337 940,91 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 287 209,57 zł. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 23 625 150,48 zł. Rozchody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 662, i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dziennych ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Punkt pierwszy. Przychody w wysokości 2 683 726,99 zł. Dochody za 2022 rok 272 504,31 zł. Wydatki w wysokości 2 469 201,50 zł. 4. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku 487 029 złotych i 80 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 września 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle, Szanowni Państwo, treść uchwały. Dodam tylko, że opinia Komisji jest pozytywna. Pan Przewodniczący na mnie patrzy i nie zaprzecza, więc wszystko jest w porządku i możemy chyba przejść do głosowania. Zadaję wobec tego pytanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sesji uchwałę przyjęła do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 61/277/22 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 2 września 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2022-2032. Tu jest podstawa prawna i ja już treści uchwały nie będę czytał, ponieważ treść uchwały, uchwała jest po prostu pochodną tej uchwały, którą przyjęliśmy przed chwilą, więc myślę, że mogę spokojnie przejść do głosowania. Wobec tego zadaję Państwu pytanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały o sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu?
Przepraszam. Stwierdzam, że podobnie jak poprzednio uchwałę Rada przyjęła jednogłośnie do realizacji. Szanowni Państwo, w związku z tym, że porządek obrad został już wyczerpany, to zamykam obrady 61. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję Państwu bardzo.